Miałeczko jest kompletnie mniej. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy uczyć sobie pszenicę, proszę Państwa, pszenicę, tak? Będziemy na początku jeszcze zrobić ciszej trochę dźwięki, bo dość widzę, że troszeczkę przygłośnie są. No i dobra. No i co? Lecimy. Poczekajcie, coś się jeszcze pokręciło. Tak, będzie. Kusimy sobie pszenicę, ale dzisiaj już mamy sierpień, sprzedziwy odcinek na koncie. 50 tysięcy poszło z konta. Z tego względu, że kupiłem pszczwer, którą mówiłem już, że miałem zgrepaną, albo była w remoncie już. Taką PTS 12. Dwukomorowa. 24 tony. Ta szczepka zdaje mi się, że jak najbardziej na plus. Taka cena, miała adekwatna, każda swoje HR-ki dawałem, jak się nie mylę, 40, tutaj kupiłem 36 w dobrych pieniądzach, z dokumentami ze wszystkim, szczepę. Trafiło mi się, bo nie będę oszukiwał. Trafiło mi się za bardzo dobrych pieniądzach tą szczepę kupić, nadal za wprost. Z tego względu, że sobie później będę wyciągnął tą lewą stronę w późniejszym czasie, a może na tą stronę będę jechał, zobaczymy jak się pokłada. I tak, 50 tysięcy na przyczepę. Zaraz przelejemy sobie 90 tysięcy na paszę. Tak, 90 tysięcy za paszę, właśnie to musimy po prostu zapłacić. Nie ma że boli. Więc no, to zrobić. Zapłacić i tyle. Troszeczkę krowy spadły w tym momencie z mleka, bo tam coś z tą ospą nie było, tak? Czy może z paszą moją, nie wiem. Trochę spadły. Ale mam nadzieję, że chyba jakoś teraz będzie. Ja dobrze, bo teraz mam chyba bodajże, mam te 150%, mam. No i teraz będzie, ja chyba powinno być dobrze z tym mlekiem. No to po pierwsze przejazd nie będzie jakiś tutaj cudowny, nie będzie jakiś to pięknie, wykwintnie wycięte. Ale ważne, że tylko później można było zebrać. No jaką foto, bo to pszenica widzę troszeczkę, znaczy troszeczkę, dużo lepiej jak rzepak się sypie, bo mam 58%, więc no będą praktycznie ściany i poprzeczniak. Mam część dwa razy poprzeczniak wycięty i już coś tam się pojawia w tym zbiorniku. Zrobiłem kukurydzę, zrobiłem idealnie wycięto kukurydzę równo z, przepraszam, zasiano kukurydzę równo z pszenicą, więc tutaj jest naprawdę dość interesujące do wycięcia. Będzie, no ale jakoś tutaj trzeba będzie to ogarnąć. Chciał czy nie chciał. Dobra, może to jakoś tych budynków nie będę. Budynków nie będę. Więc chyba muszę na łapę, czy łapie to najwyżej. Przy granicy coś tam sobie po prostu utrącę tej kwiedzy i też jakieś takie dzień nie będzie to miało miejsca. A myśmy tylko dojechali teraz do końca, bo tak troszeczkę nie od tej strony zajechałem, tak powiem, ale nie jest źle. Naprawdę, oczywiście koszt utrzymania maszyn, to jak zawsze musi wszystko chodzić z nim akurat przy nagrywaniu. A to nic. Dziękuję Wam za live'a, który był wczoraj. Naprawdę nadgodniliśmy no, sporo roboty nadgodniliśmy. Dzisiaj, jeśli wszystko będzie zgodnie z planem, a mam taką nadzieję, będzie nowa gereczka na live'ach, żeby was trochę tutaj odmulić pod względem farminga. I mam nową gereczkę właśnie do ogólnego ogrania, więc zapraszam serdecznie, myślę, że w granicach 19-20 właśnie na kanał, na live'a. Właśnie na węgierki. Miało być to na odcinki, ale jeszcze to nie jestem. Tak, żebyśmy sobie dzisiaj zrobili już odcinki. Tylko czekajcie, ja sobie odpaliłem lipę. Bo teraz tak, ja muszę chyba Johnny muszę przejechać do mostu. Johnny też zajebiście prezentuje się tą szczepą. Tą PTS, tą mimo wszystko. No jest, no tak, szczepa ma 24 tony. Powiem szczerze, że ona jest kuźwa to porta, bardziej niż te moje HL-ki, no wiadomo, tam jest 28 ton,
zestawień, tak powiem. Mam, no, tu mam 24 w jednej przyczepie, więc też ta masa musi jakoś być konkretna, no i jest faktycznie pod tym względem, że no jest ciężka, ciężka krępa. Czekajcie, zastanawiam się, jak to będzie sypało, czy będzie sypać to wszystko w jedną komorę, czy będzie sypać po jednym, czy dwa komory, dobra. Tak jak powinno być, tak jest. Mogę moduł idol wyłączyć, header wyłączyć sobie na wysypywanie, ale dobra. To tam tyle, to tam nic się nie stanie, wszystko chodzi. On i tak tu szybko wysypuje, pszenica będzie szła na sprzedaż, bezpośrednio w tym roku. Wszystko praktycznie idzie bezpośrednio, co mam w swoich magazynach. To jest powodowane z tym, że planuję inwestycje. Ja wspominałem o tej inwestycji już na live. Czy chcę postawić obory? Postawić obory na 100... Tak. Mam w planach oczywiście taką ilość. Na 150 sztuk. Co będzie się wiązało z kredytem? Znowu, to jest po jedno. Po drugie, będzie się to wiązało z dużą ilością pieniążków swoich. No bo liczę 10 tysięcy na sztukę, czyli jeśli 150 sztuk, to półtora bańki muszę mieć pieniążków na ten moment, by wziąć i ogarnąć budowę. Wiadomo, jeszcze trzeba będzie ogarnąć bydło, ale jeśli miał budynek, nawet za te pieniądze, to wiadomo, rok będzie pewnie stał pusty, bo 900 tysięcy no nie wyciągnę, wiadomo, zapach ozowy. Nie mieć 100 tysięcy i nie kupię za tyle bydła, co by było abstrakcją, bo raczej nie wiem, czy akurat w tym roku się uda to zrobić, bo wiadomo, w tym roku poszliśmy dość ambitnie, poszliśmy dużo ilości krów, przepraszam, maszyn, nie krów, poszliśmy dużo ilości maszyn, dzielników, więc teraz no, tych pieniążków no nic zbytnio dużo to u nas nie posiadam, nie posiadamy na koncie, ale najwyżej wszystkie pieniądze, które uzbieramy, o Jezu, hamulce w duszarze, już naprawdę trzeba bawić i tak. Najwyżej te pieniążki, które teraz będziemy mieli i najwyżej w przyszłym sezonie skumulujemy, nie będziemy kupować już absolutnie nic. Znaczy, jeszcze mam to nie do kupienia, ale tu nie są też takie grube wydatki, o. I powiem szczerze, muszę to zorganizować, muszę to kupić. I wtedy myślę, że będzie to miało na ręce i nogi. Dlaczego postawić, nie kupić? Muszę zarobić się. Postawić właśnie tą oborę. Chcę 150 sztuk bydła. Już w jednym budynku, o. Chyba nie chciałem powiedzieć. I będę właśnie do tego dążył. Czy to wyjdzie? Zobaczymy. Fajnie by było, żeby mieć no taką po prostu ilość bydła. No tylko mi się, zapiszę, że to bydła tu już jest dość pokaźna suma. A jeszcze liczyłem, nie powiem, postawić obory na... No wiadomo, to mam obory za 500 000, mam 100 sztuk. Już powiem. Tak, mam tyle. Tutaj to była po taniości, raz. Ustawiona obora. Z tym wszystkim. Teraz chcę tak bardziej realnie pójść. Jeszcze bardziej realnie. Aż na te pół. Na te półtora. Może byśmy postawili za jakieś, nie wiem, 700-800 tysięcy. Możecie napisać w komentarzach mniej więcej cenę, za ile mógłbym postawić sobie oborę, mniej więcej te 150 sztuk, czy bać 10 tysięcy na sztukę, jak przeliczałem, tak właśnie, czy nie wiem, 5 tysięcy, bo 5 tysięcy to jeszcze bym w stanie był zarobić, może nawet postawić sobie tą oborę, a tak półtora bańki ciężko będzie, no ale chcę już to w końcu dożyć i mieć to z głowy. Mieliśmy kurwa zapłacić za pasze. Dobra, przy drugim odłożeniu do niego będziemy wysypywać już to definitywnie zapłacę za właśnie za tą paszę, którą musimy zapłacić, bo będą mnie tu ścigać chłopaki. Chciał czy nie chciał, trzeba to płacić.
Ale ogólnie jestem po live. Po live już się nagrywam. Więc nie ukrywam, jestem trochę spumpowany. 2 godziny live'a. Teraz myślę tak 20 minut odcinka, 30 w zależności jak to pójdzie. Jak to będzie tutaj wyszło, bo tak. Cięcie teraz to jest pierwsza, no i przyjemność teraz. Bo tak, zbiornik mamy dość sporawy. Teraz pojedziemy w jedną, w drugą ścianę i mamy pełny zbiornik praktycznie. Więc to już naprawdę jest rewelka. Mówię, pszenica przy rzepaku to jest złoto. Złoto, normalnie zbie się niemiłosiernie do zbiornika, co mnie bardzo satysfakcjonuje. Na rzepach tym roku po prostu nie wypalił. No to trzeba... No nie oszukiwać się, tak. Nie wypalił definitywnie. Myślałem, że będzie lepiej. Nie było tak pod tym względem, ale ja też nie będę płakał pod tym względem, że no dobra, nie zarobię na rzepaku, ale zarobię teraz na pszenicy, zarobię teraz na owsie, zarobię teraz także na soi i prawdopodobnie słoneczniku. Też nie wiem, jaki słonecznik mi odda, ale ja jestem dzisiaj nadziei, że ten słonecznik na pewno lepiej powinien mi oddać niż rzepak. A jeśli nie, tak, to powiem tak. Rzepak prawdopodobnie ja jeszcze go zasieję w tym roku. Zasieję i sprawdzę, czy u mnie ten rzepak będzie miał jakieś już większe znaczenie. Bo prawdopodobnie tu właśnie będzie rzepak. To będzie rzepak zasiany, więc na pogrzebowości będę leciał z tym wszystkim, bo ja wspominałem na live, bo jeśli rzepak mi nie wypali, a prawdopodobnie, znaczy inaczej, chciałbym, żeby wypalił, tak? Bo rzepak to jednak czarne złoto, jak to się mówi w polskim rolnictwie, nie ogólnie w rolnictwie, co mało masz, mało siejesz, dużo wkładasz, ale jak ładnie wykłada, wyciąga z tego. Nie zawsze, ale tak nieraz jest. Więc chciałbym ten rzepak mieć. To pewnie ostatnia, jeśli nie wypali w tym roku już, właśnie teraz po zasiewach. Nie wiem, że ja sobie pod rzepak załaram, zobaczę, czy będzie to jakoś miało przełożenie, chociaż wątpię pod tym względem, że będzie miało jakoś przełożenie, czy orka, czy bez orka. Zobaczmy właśnie. Zobaczymy. To mówię, bierzemy, przełożamy w te pole, bo to pewnie będzie leciał oborniczek. Będzie leciał oborniczek i wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie. Wleci obornik, wleci gnojowica, wlecą nawozy, MPK, typowo jakieś tam, zadzwonię do gościa, co właśnie sprzedaje rzepak mi. Jak to wygląda w temacie nawożenia, takie to typowo rzepaku, bo wiecie, no niby tam doradzali mi, ale może jeszcze bardziej tak, żeby ten rzepak po prostu sypał. Tak to można powiedzieć, no bo to wszystko zależy od pogody, ale rzepak też nie miał stosującą pogodę. Można powiedzieć w tym roku ta susza troszeczkę no, dała po nim znać, sobie znać znaczy, więc rzepak nie wypali, no pszenica widać troszeczkę bardziej na ten moment oczywiście chodzi mi. No lepiej wygląda kondycyjnie i to wszystko niż to ja wyłączyłem podnieść niż właśnie rzepak, a wiadomo, to może tylko jeden rok. Zawsze rzepakiem było fajnie. No to tak wyszło, że akurat ten rok no nie był rzepakowym rokiem. Więc jeszcze dam ostatnią szansę, tak powiem, rzepakowi. Jeśli nie, mam ambitny plan, znaczy ambitny plan. Ambitny plan to mam z oborą, ale jeśli nie wyjdzie rzepak, to będziemy siać sobie trawy. Bo powiem szczerze, my już tych pól miałem dobrze, dużo. A żeby teraz nie kupować tych pól, a paszy no, będzie potrzeba dość sporo, mimo wszystko. Więc prawdopodobnie w przyszłym roku po zbiórze rzepaku będziemy tu na ostro robić wszystko i siać łąki. Dlatego siana prawdopodobnie mi w tym roku nie starczy. Wszystkie przeholowałem, jeśli będę chciał postawić jeszcze oborę, to tym bardziej. Więc wiadomo, że to będzie trochę nadgoni. Więc myślę, że tak tylko lipca
być może tego wszystkiego starczy, żebyśmy jakby się ogarnęli się na kłosy wtedy poza siebie, ale zobaczymy, czy się mi wystawi i po prostu nie ogarnę sobie samego żyta. Luceny teraz, chciałbym też lucenę. Ogólnie lucenę nie zasieję sobie po słoneczniku. Prawda, lucenę nie miałem, więc chciałem ją sprawdzić, czy ona by była adekwatna do tego, ile mogłaby wycisnąć. Może by wycisnąć sobie lucenny. Właśnie. No jak pod... jako poplon, może dwa razy to zebrał, tak? Bo żyto odbiera mas. A jednak lucerna, wydaje mi się, że dwa razy chyba zebrał. Zobaczymy. Na razie kosimy pszenicę. Jeszcze pewnie trzeba to oczywiście tutaj wszystko ogarnąć, czyli pasować słomę. Trzeba będzie ją zwieść. Ogólnie siano też porobiłem, powiedzmy. A nie powiedziałem tego na początku. Pryzmy robiłem 270, blisko 280 tysięcy, to 280 ton. Więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle. No ale wiadomo, że moje żarłoczne bydło, no trochę tego pożre, tak czy tak. Więc to się nie ma co oszukiwać, ale też, bo ja też patrzę, to te pszenica też jakoś zbytnio nie, teraz patrząc, na 9,5 pola, a może mam takie złudzenie po prostu, że tak jakoś to osoba sobie, a może dobrze sobie, nie wiem, jak mam powiedzieć. W tamtym roku mieliśmy dwa zestawy bodajże, trzy zestawy praktycznie chyba. To jest zboża? Nie wiem, może mi się zdaje po prostu, a może tak było. Dobra, teraz tak, cofamy, bo tam się nie wykręcimy. Nie ma co się oszukiwać. Będziemy sobie wysypać. Nie mam na Jundia wystawiał, bo mi szkoda czasu. Tyle tutaj przestanę. Przyjadę sobie kombajnem. Nie robi mi to zbytniej różnicy większej. Ale jeszcze tak, teraz muszę pogonić ludzi, którzy mamy zapłacić za siew, czyli mamy 28 tysięcy za siew kukurydzy. Właśnie 60 tysięcy za siew, mamy jeszcze 5 tysięcy za cięcie z kombajnem. Ale jeszcze wracając do tematu zapłaty, 50 tysięcy za paszę. Zostaje nam 60 tysięcy. Co my zarobiliśmy? Nic nie zarobiliśmy w 2000 roku, w tym miesiącu. Ale nie jest źle. Tak jest, mi ta 60 tysięcy. 60 tysięcy jeszcze na koncie. To już będzie częściowym zwrotem. Można powiedzieć. Pod tym względem. Może te krowy też będą wywane w drugim czasie na tamte gospodarstwo. Tam kiszonka właśnie została, bo tam kiszonka właśnie sobie już trawy, już nie chciałbym się to przywozić na ten drugi silos. Tam została zbiera. Tam było robione 63 z hakiem tony. Właśnie, tam tysięcy litrów, w zależności jak tam sobie to uważa. Ja będę mówił tony, bo jednak jesteśmy w Polsce, będziemy mówić ton. I taki właśnie tona sobie tam uzbieraliśmy. Nie jest tam źle. Więc tam na 4, 5, 6 pasz obozów powinno starczyć. Pardon, 6. No 8 pasz obozów powinno mi starczyć chyba. Nie wiemy tak źle. Tak, to trochę wyjdziemy tu, bo muszę się jakoś tu wykręcić. Że? Chyba lepiej mi to poprzeć jak od razu, bo już mi troszeczkę drażni. Zobaczymy. Na PTS-kach ta PTS-ka będzie pełna. To będzie słaby prąd. Wiecie, bo patrzę po tych rzepaku, że rzepak tam plaszczy, słabo się po... właśnie, bo to było...
większego areału było całościowo około 18, bo ja się zajebałem, krótko mówiąc. Bo jestem został połatany faktycznie zbiorników w kombajnie. Ja tego nie wziąłem. No i po prostu tam wziąłem sąsiadowi i sprzedałem tam rzepaki, tak miałem przynieść pieniądze i zobaczymy, czy mi przyniesie. Mój do siuty będzie miał, zamiast kupować tak, to będzie siutę rzepakową miał ze swoich. No zobaczymy, co tak wyjdzie. Bo ma się zdaje, że to jest ekstrakt siuty rzepakowej niż czysty rzepak, ale nie wnikam w to. Tylko się kupić, tam sobie sprzeda, to później będzie tam miał, nie wiem. Się już nie opłacało tutaj to jechać do pakiem. Więc ja tam kupiłem. Mieście złoty tani, ale chuj tam. Niech sobie bierze to. Damy to. Nie za jakieś duże pieniądze. ten rzepak. To jakoś tam by lepiej to leci, albo nie wiem. LPTS-ka będzie pełna, jeśli byśmy drugi zestaw mieli pełny, czyli tam 28 ton, no to byśmy mieli tyle co w poprzednim chyba roku żyto tutaj. Dwa lata temu mieliśmy to żyto, nie pamiętam już. Ale muszę zapytać sobie ogólnie to, ile czego tu miałem najwięcej. Ciekawe się, ja sobie tak abstrakcję zrobię. Pojadę sobie asfalt. Pojadę sobie asfaltem w wysypie i skończymy oczy. Czekać pani, bo nie przerobimy. O. Dobra. Ja się wysypuję. A ja dziękuję za oglądanie. Dzisiejszy odcinek był na tyle. Jeśli odcinek mi się spodobał, też jak w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia do godzinka. Na razie, cześć.